Odchorowaliście już euro? Chociaż tyle. Wyobrażacie sobie, jaki ja mam sen? Powiem wam, się nie pochodzę nigdy. Niech szlak. Nie to się sobie. Napompowały mnie media przed euro. Ja myślałem, że będziemy mistrzami Europy. No tak myślałem. Wiecie, jaki mam sen? Przyznam wam się. Jaki ja mam sen, ludzie, od zakończenia euro do dziś, co noc. Patrzcie, jestem na Okęciu. Uważajcie, kobietki, bo to nie będzie łatwe, teraz co powiem. Jestem na Okęciu i żegnam naszych, którzy lecą do siebie. To nie było takie trudne, tak kompletowane. I oni idą, wiem, że będą szli tu i skręcą do samolotu. Jestem tu na balkoniczku i oni idą, spoglądają do góry, kto to jest, a ja im jadę. Stało się, stało! I oni tu spierniczają do samolotu. I nie chcę was buntować, ale tak musimy do tego podchodzić, bo co to się nie stało? Chorycka miała być w Londynie, pierwsza była 84. I kibice, nic się nie stało, nic się nie stało. Siatkarze, mieli być pierwsi, byli 88. Wrócili na Okęcie i jak to kibice siatkówki, spłakani, flagi zjechane od łez, policzka na klatę. Nic się nie stało. No to siatkarze, że no tak. Teraz wywalili trenera, tego Włocha przybruszonego, się zdziwił, że go wywalał. Ten podobny do Ekatomelodia. I pyta, co to ma z tym? Tamte, wywalanto. A prezes mówi, no wywalanto, bo Kainos nie ma wyników. A on mówi, ja formę by zgubili. A ja sobie myślałem, mieliście? Dlatego, kochani, pamiętajcie, ja wam jeszcze powiem coś. Byłem jednym z niewielu na świecie, który się modlił, żeby nam mistrzostw nie odebrali w dniu, kiedy nam dali. A wiecie dlaczego? Powiem wam. Jak marszałek Pamperini informował świat, kto dostał organizację mistrzostw, i się szarpał z tym klejem, co by się naprawdę nie wie. Pierwszy raz nie wie. A, madame, monsieur, championnat Europe, go to championnat Europe. Ja doleciałem do telewizora. Mów! Pardon. Championnat Europe go to Pologne and Ukraine. I ucieszył się tak. Zapamiętali terminy, że pociągoty skurczyły, kurda. Daliście gwóźdek. A teraz będziecie przez 5 lat czekali, żebyśmy się wypierniczyli. I teraz Przemyśl, powiedzcie mi, czy jest kraj, który ma równie cudną fantazję jak my? Nie ma. Europa nam dała z łaski mistrzostwa, czekali, że się wywalimy. Myśmy wykonali 60 talonów specjalnych, 54 stalone giganty, 69 skoków przez bóle, za bóle, pod bóle. Jest 1,5 roku po mistrzostwach, nikt na świecie nie wie, żeśmy nie byli gotowi. Wymyśliłbyś? Polska! Polska! Teraz uważajcie, bo wam nigdy w Przemyślu nikt tego głośno nie mówił, to wam powiem, bo obojętniczo będzie skandal. Inauguracja Stadionu Wrocławskiego miała się odbyć u was na Czuwajno. To wam tylko powiem. Tylko wam? Nie. Taka szansa była, to wyobraźcie sobie, nie chcę kablować, ale radny Przemyski, nie chcę mówić pana nazwisku, bo przez nic, nieprzytomny chory. Na miarę tylko wam takie podam. Wysoki, szczupły, cienki w średnim wieku. On miał załatwić 600 zł na farbę, żeby sięgnąć na Czuwaju ogrodzenie tam od zachodniej strony, od tych tojtojów tam. I by tu były mecze. Toście taką karę dostali jak my w Krakowie. Żadne. Jesteśmy po Bisówce, czyli miało być jeden koncert w Przemyślu, a akurat zostały dokupione drugi, czyli dwa koncerty. Dobrze, że pan to powiedział, bo wyszłoby na to, że jestem nieskromny, ale rzeczywiście będę się chwalił w Krakowie 16.30 i 19.00 na zamku w Przemyślu. Fantastyczne dwa spotkania. Dobrze, że pan powiedział też o tych bisach, bo też byłoby mi niezręcznie. Kończy się program inaczej. Wychodzisz na scenę, publiczność bije brawo, tak jak byłaby moimi dobrymi kolegami i reagują cudnie przez cały program. Pięknie też
przyjmują moje dwa nowe transfery, Anię Pichurską i Pawła Eckerta, czyli po wszystkich, mam taką nadzieję, śmiesznych monologach pojawiają się piękne, mądre, refleksyjne piosenki. Publiczność cudnie również reaguje, jest taka piękna cisza i po dobranoc Państwu, kiedy śpiewamy rolę Poruch chwil nie zamienisz na nic, publiczność tak cudnie nie chce iść do domu. To jest nie do kupienia za żadne pieniądze. Który raz w Przemyślu? To pytanie będzie zmuszało mnie do totalnej nieskromności, ponieważ próbowałem je policzyć i tak długo, dzięki Bogu i Przemyskiej Widowni tu się pojawiam, że no nie wiem, 40 któryś raz. I to jest po prostu, jakbym miał 20 lat, to na pewno bym sobie odkręcił taką dużą rurę z wodą sodową. A tak to po prostu muszę koncentrować się na tym, żeby przyjechać tutaj szybciej niż Państwu wszystkim się zdaje. Czyli na zamku bardzo fajne imprezy. Tak jest. I to się świetnie rozkręca, obojętnie czy ktoś posądzi mnie o propagandę sukcesu. Świetnie ten zamek się remontuje. Piękna sala, w której grasz. Nie jakaś przemrożona, stara garderoba, to wszystko cudne. No jak to mówi mój sąsiad, szkoda tylko, że za unijne, a nie za nasze. Bo tak Unia daje, wie pan, panie Marcinie, daje. Kiedyś nie daj Boże, po to przylezą. A to się będziemy wtedy martwili. Wszystkim w Przemyślu życzę takiego cudownego miejsca. Mam nadzieję, że ktoś wymyśli na taką imprezę, na wakacje właśnie na dziedzińcu zamku. Jedzie się tak cudnie do góry i na takie na parę tysięcy ludzi. Cudny, fantastyczny wieczór kabaretowy na przykład. Polecam się, żeby mnie Państwo zaprosili. A tym z Państwa, którzy nigdy nie widzieli zamku, polecam w pełni. Po prostu każdemu miastu na świecie życzę, żeby miał taką salę świetną jak tu. Tak się składa, że nazywam się Marcin Daniec i tak się składa, że naprawdę lubię stronę www.przemyśl24news.pl. Polecam.